dobry. W czym możemy pomóc? Pierścionka szukam. O, a konkretnie? Bo mamy całkiem spory wybór. Jaką biżuterię pani lubi? Taką, co nie wpada do zupy. Casting do Lombardu był długi, trzystopniowy. Za pierwszym razem przyjechałam do agencji na taki pierwszy casting do Beni i później dowiedziałam się, że dostałam się na drugi casting. Po drugim castingu zorganizowano zdjęcia próbne. Zdjęcia próbne już się odbyły w Lombardzie. To były sceny z odcinków. Między innymi była to scena Poznania Betona. Dania jestem. Beton, znaczy Marcin. Faktycznie betonowy ten uścisk. Pierwsze dni na planie spędziłam z Małgosią Szeptycką, czyli serialową Beatą, żoną pana Kazimierza. Bardzo miło wspominam te dni. Małgosia jest cudowną osobą, cudowną aktorką. Jest ciepła, miła, sympatyczna i mimo tego, że byłam bardzo zestresowana tym, że to były moje pierwsze dni pracy w serialu, to jednak minęło one gładko i w miłej atmosferze. Jednymi z pierwszych scen, które grałam, były również sceny z Heniem, czyli z Ziutkiem. Były to bardzo zabawne sceny, no i bardzo też się cieszyłam, że poznałam takiego aktora, którego kojarzę z dzieciństwa. Był to taki wstęp do pojawienia się Beni w Lombardzie. Za każdym razem, jak pan teraz przyjdzie do mnie do baru, dostanie pan ode mnie podwójną porcję. Pasuje? No, niech będzie. Najbardziej poruszył mnie w Lombardzie odcinek ze starszą panią, która przygotowywała się do własnej śmierci. U pani ze zdrowiem to wszystko dobrze? Tak? A czemu pani pyta? No bo chyba musi się coś dziać, skoro pani tak... Ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy się tak przejmują, zamiast się cieszyć, że się człowiek przygotowuje. Ten odcinek był bardzo wzruszający i naprawdę dawał do myślenia, że jednak śmierć nie jest czymś, czego należy się bać, ale czymś, na co faktycznie warto się może przygotować w jakiś sposób. I bardzo też wzruszające było to, że ta pani jakby przeczuła to, że jej dni dobiegają końca. I te wspomnienia, historie z jej życia, naprawdę było to bardzo takie sentymentalne i wzruszające. Mamo? Mamo, śpisz? Jeżeli chodzi o trudne sceny w Lombardzie, to pamiętam takie dwie. Pierwsza to była scena z wiźniarką, która mnie porwała, wyprowadziła z Lombardu z nożem. Musiałam ją też uderzyć. No i najtrudniejsze było to, jak uderzyć aktora tak, żeby go nie bolało, ale żeby to wyglądało wiarygodnie. Bardzo ekscytującym odcinkiem był również ten, gdzie przyszedł do Lombardu sprzedawca perfum. No i Benia dała się wrobić, powąchała perfumy i straciła przytomność. Było to bardzo ciekawe, bo osoby, które grały ratowników medycznych, naprawdę były ratownikami medycznymi i rzeczywiście grali tak, jak zazwyczaj pracowali, a na planie było wtedy mnóstwo osób, więc było wesoło. To był mój pierwszy raz na noszach. Mam nadzieję, że ostatni. Benia! Proszę cię odsunąć. To moja dziewczyna, co się stało? Uraz głowy z utratą przytomności. Mieliście napad? Pani została odurzona, podejrzewam wstrząsienie mózgu. Musimy panią zabrać na badania. Ktoś cię uderzył, Benia? Upadła. W nowym sezonie Benia również będzie miała wiele przygód. Już miałam do zagrania kilka scen, które były naprawdę dla mnie trudne. Będzie parę ekscytujących chwil, gorszych, lepszych. Oglądajcie, naprawdę warto.